30 czerwca odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii świętego brata Alberta do parafii Chrystusa Króla Wszechświata we Lwowie. Zainstalowano relikwie, które przywieziono z Krakowa z sanktuarium Ecce Homo, a uroczystą mszę świętą celebrował biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa wraz z proboszczem parafii księdzem Andrzejem Pikańcem oraz księdzem Mariuszem Krawcem. Biskup Edward Kawa w swoim kazaniu zwrócił uwagę wiernych na fakt, że przykład życia brata Alberta pokazuje nam Boga, który nas wysłuchuje i nie zostawia samych, choć nie zawsze daje nam wszystko na talerzu. We wspólnej modlitwie wzięły udział siostry Albertynki wraz z podopiecznymi mieszkającymi w ośrodku ekumenicznym imieniem błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej, konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz oraz wierni miejscowej wspólnoty parafialnej. Na zakończenie mszy świętej odbyło się błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i adoracja relikwii świętego brata Alberta oraz poświęcenie bochenków chleba, którymi zostali obdarowani wszyscy obecni. Господи, приносимо тобі хліб, як хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме. То ми Боже, Отче всемогутній, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Посягнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.